Siema, z tej strony Tobis i dzisiaj sobie zagramy w Spin Tires. Dokładnie. A więc tak, dzisiaj sobie blokujemy wszystkie ukrywania, czyli 3 zostały w sumie. I odblokujemy sobie pojazdy, które kryją się pod tymi ukrywanymi. Dobrze. Ale czy wezmę taką konfigurację, czy wezmę inną? A może w ogóle inny pojazd? Nie, dobra, wezmę tego. Z tym wszystkim... Nie, po jakiego czorta mi takie coś. Nie. Mogę coś jeszcze zamontować? Mogę tak. Narzędzie koszyk? Że co? Aha. No trochę dziwne spolszczenie, ale okej. Okay. Wspólnik żurawia i przedni wydech. Nie, to nie. Dobra, wszystko. Tak więc puszczamy ręczny i odymy. Chwila, bo jeszcze sobie nie zaznaczyłem. To który pierwszy? Tu jest gdzieś przy drodze. To pojedziemy sobie tutaj. Bo jest noc, to sobie... Bo tam są przynajmniej światła. Tam, na drodze. To chwila. No do drogi. No, dobrze jadę, dobrze. Czyli tutaj muszę skręcić sobie w lewo. A dyfer to gdzie? No. Bez dyfra to ani rusz. Oczywiście blokady dyferencjału, jakby ktoś nie zrozumiał. Nie jestem ciekaw, czy mnie słychać, bo mało testowałem, ale myślę, że będzie ok. Kurczę, ta woda pryska. Nie wiem, tutaj jest wszelka fizyka naprawdę dobrze zrobiona. Przez to chwalę sobie te Spin Tires. Ja sobie nie włączę świateł, dlatego że jak je włączę, to mniej widzę naokoło, a więcej widzę w przód. To ja sobie wyłączę światła i będę na wyłączonych jeździć. Realnie jest włączonymi, ale... Jak niektórzy mówią, że to nie jest symulator, no to nie będę go traktował jak symulator. Znaczy... No tak trochę teraz... Dobra, never mind. Co powiedziałem, już nie odpowiem. Wyszło na to, że nie mam własnego zdania. A no trudno. Co jest? Halo, proszę mi tutaj jechać. No już droga. Oj, to chyba będzie krótszy odcinek. Ja po prostu już sobie przygotuję. Wszystko już do przewożenia drewna. Teraz właśnie nie wiem, w jakiej konfiguracji to zrobić. A może wy mi zaproponujecie? Coś bardzo mało udzielacie się pod komentarzami. Chociaż w sumie ma dopiero gdzieś koło 80 widzów. Z czego chyba 30 stałych. Nie, 40 stałych. Więc się nie dziwię, ale... Jak chcecie, możecie mi zaproponować. Mam 3 układy. Czyli... No chwilę, bo tu jest krater? Tak, tu jest krater. Czyli przez co... Dobrze, nieważne. Są 3 konfiguracje. Długa... Średnia... Krótka... Dobrze mówię. Jak tu podjechać? Bo drzew tutaj nie przewalę. Tutaj może na hama się wcisnę. O, tu jest taka choinka, dobra. No, macie do wyboru 3 konfiguracje. Czyli tak, przyczepa na długie te kłody, to jest 6 punktów ładunku. Przyczepa na średnie kłody, 4 punkty. I ten. I zabudowa na 2 kłody, ale mogę sobie dołożyć przyczepkę i wtedy będę miał 4 punkty ładunku. O, ładnie przejechałem, dobra. To już wszystko gra. Ja jestem tutaj, o. B130? Nie kojarzę. No to jest jako typ B, czyli jako drugi typ. A te C to chyba jest ten. Zapomniałem nazwę. Dobrze, jedźmy sobie tego odblokować. Ale czy... Nie, cofamy. Ja na hama się nie pcham.
Давай, США. Сказ? Не. Лучше же мечтаем. Tutaj pomiędzy drzewkami się umieszczę. Dawaj! Wsteczny wio. Dobra. Cofaj. Mam włączony blokadę dyferencjału i co się dziwię, że mam taki, kurczę, duży kąt skrętu. Normalnie to bym go zniszczył. Chyba. Dobrze, go! Aha! Aha, wszystko wiem. Coś się zbukowało? Tak jak myślałem. Nie tak. Tak chcę, o. Dobrze, tak więc to jest... Łe, to... Ja myślałem, że to jest ten większy, ten czterokołowiec, a tu widzę... Łe, to jest ten, co ma napęd na tylnej osie. Łe, panie. Jest to tam. Serio? Ja sobie chyba robicie. Te pojazdy mi się na nic chyba nie przydadzą. Chociaż? Nie, ten co ma tylko... Ten... To jest ten Kamaz, o! A to jest Zil, no, czyli Kamazem... Kamazem to podłączę sobie... naczepę z cysterną. I... A zresztą później wam powiem. Ja do tłumaczenia to nie jestem. Nie jestem stworzony, o. Dobra, dobra. Czy wszystko już odblokowałem? Nie, jeszcze. Dwa do odblokowania. To czemu ja myślałem, że wszystko? Dobra. Tutaj jest jeden. Dobra. Mniej więcej wiem, jak tam mogę dojechać. No go! Aha, blokada. Dawaj, dawaj, dawaj. No zaraz będzie zdziwię, jak mi się paliwo skończy. Uuu, było blisko. Dobra, jedziemy. Już 3500... Nie, nie 3500. Nie, dobrze, 3500 metrów przejechałem. To dużo. I teraz zaraz tutaj będziemy w lewo skręcać. No to jest dokładnie tu. Z całej epy wejdziemy. A, proszę bardzo. To jest dopiero machina. Chwila. Chwila. A, dobra, dobra. Czekajcie. Tak. Tak. I tak. Spróbujmy tak. Jak tak nie pójdzie, to poszukam innego rozwiązania. Ej, no czy... Aha. I tak, o! Dawaj! Sasha! Kurczę, jaką to ma moc! Chyba coś zmienili w tej fizyce. Faktycznie, bo... Wcześniej to chyba taką moc on miał? Chyba nie. O Boże. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Odjadę tam i... Oho, widzę już drzewa. Zrobię tak. Są same drzewa. A innej drogi to ja... A tędy? Jo, chwila, nie, cofaj, cofaj. Tak? Tak. Nie, tutaj nie ma sensu. Cofaj. Cofaj, cofaj. Światło wyłączę, bo nic nie widzę. O. Mam wszystkie? Tak, mam wszystko włączone. Ej, no. Proszę cię. Uralu. Dawaj. Ty tak... Taka baba jesteś? Gdzie tam? To jest ruska technologia. Jak tam jechać?
cicho, cicho, bo tu coś jest. Tu coś jest, tak jakby nic. No! Tak blisko jak wiatr. Czy jakoś tak doszło? Że się boję, że jak tutaj wjadę, to już nie wyjadę. A tu jest... To jest jakaś ściana? Ej, no nie. Wow, jak tutaj utknę. Spróbuję mojego myka. Tak. Zgasz mi? Nie. Dobra. Tak. No ale... Kurde, ta droga zmyliła. What the... To ja nie wnikam. No czasami gałąź musi polewitować. No co? Nigdy nie widzieliście lewitującej gałęzi? Ja widziałem. Zaraz znowu mi coś tutaj pipczy. Zegarek, kurczę. Straszy mnie skubaniec. Jak tu tutaj wjechać? Tam się okaże, że tutaj był taki specjalny wjazd. To zrobię taki łuk. Oho! Oho! A nie oho, dobra. Chociaż? Tu jest jakiś wjazd. Tu jest wjazd. Jedziemy tam. No nie. No po prostu, kurczę, no nie. Boże, czy to widzisz? Czy tu była jakaś droga? Jest. Wii, zwycięstwo. No i znowu uszkodzenia. Łupanie, łupanie. Czy jesteś... Nie. Kurczę. Zostałem jeszcze przy celu ukrywaniu. Się skończy paliwo, to się wkurzę. Czekajcie. Jest tutaj paliwo. Dobra. Idziemy pierw po paliwo. Wiem, że mam go dużo, ale zaś może mi nie wystarczyć. A przezorny zawsze ubezpieczony. A jak ja teraz tutaj wjechałem? Tędy. O. Dawaj, dawaj. Jaki uszkodzony. O, nie w... się zapomniałem. W tą stronę i teraz tutaj. Bez dyfra póki co, że mi szybciej skręcił. A nie, po kamieniach to z dyfrem. Dawaj, dawaj. Teraz wysepkę, żebym skrętu nie ominął. To chyba jest tutaj. Tak, to jest tutaj? No, to jest tutaj. Dawaj. Dawaj, Sysza. Taki uszkodzony, a jednak kurczę. Jedzie. Tylko 141. Dobra, mam paliwo. Hamuj. Zatankowano. Teraz tutaj zawrócę. Pięknie, ładnie. Tu jest gówno? A, tu jest gówno. A, to. Po co zawracać? Ten tutaj pojadę sobie, tylko zaznaczę to ukrywanie. Oho, ja bawię, gdzie ono jest. Nie, tam nie jest jakoś trudno chyba. No to jest zresztą łatwa mapa.
Najłatwiejsza rzecz. Najłatwiejsza ze wszystkich. Muszę się nauczyć wyraźniej mówić. Teraz pytanie, czy mnie w ogóle słychać? Dobra, tam. Oj, chyba nie ma mocy. To ja ci to zrobię tak. Oczywiście w wodzie będę go naprawiał, ale gdzieś muszę. Proszę bardzo. Nie ma tutaj żadnej rysy teraz. Jedź, źle skręciłem. No źle. Teraz zawrócimy sobie w wielkiej kałuży. Dawaj. Kurczę, ale to ma moc. Tutaj trochę ten, ale dobra, wyszedł jakoś. Łopanie. Ile jeszcze metrów? Gdzieś to by było widoczne, ile metrów pozostało. Aha, na mapie pewnie. Ty, a to chyba zmieni ten prefab. Choć prefab z ETS-a. Nie. Tutaj tak faktycznie to jest prawie wszystko zrobione z prefabów. To właśnie jest ten prefab. Tam na jednej z map, na jeziorze. No, to chyba się nazywa... Nie jezioro. Na rzece, o, na rzece. Tutaj... Fajnie. Tutaj w tym miejscu był ten paliwo. Pamiętam. Pamiętam to, jak to było wczoraj. A tak faktycznie było miesiąc temu? Nie miesiąc. Dwa miesiące temu. Ale dobra, to... Oczywiście tam o szczegóły pytał. Miesiąc we w tą, miesiąc w tamtą. Mi to różnicy nie robi. O, bo już prawie w przycelu. Jeszcze ładnie słoneczko wstaje. 5:40. No, tutaj zaraz chyba będę skręcał. Dawaj! Waj! O kurczę. Się zawróciłem. Tutaj skręcę, ale nie w te choinki. A, bo dobra, kij. O, widzę już. Jak... A, dobra. Wow! Ruska technologia. Panie. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Dawaj. W drzewa oczywiście. No i znowu uszkodzenia 20. Teraz mam pytanie. Aha. Tylko tyle pojazdu było? Pamiętam za czasów... Pukłem w mikrofon niechcący. Pamiętam za moich czasów, że tutaj była ta największa maszyna w tym miejscu. A gdzie ona? Nimo! Nimo maszyny! Teraz... Właśnie nie wiem, teraz zakończyć odcinek, czyli Keychord. Nie wiem. A, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jaki układ mam wybrać do przełożenia drewna. Nie zapomnijcie. No już jak nie będzie żadnych komentarzy, to sam sobie wybiorę. I tyle. Co się będę. Jak nikt mi nie chce pomóc, to ja se sam pomogę. Dobrze. No i co, kończymy? Nadal nie wiem. Ile jest? 19 minut. A jeszcze to wysłać. Dobra, kij! Macie tutaj. Jak będę dojeżdżał do warsztatu. Albo nie. Nie. Jeszcze inaczej to zrobię. Tak. Jeszcze będzie jeden odcinek. Ale on będzie troszkę krótszy. I on będzie przygotowanie właśnie do przewozu drewna.
No tak, tak zrobię, dobra. Słuchaj, dojedziemy do warsztatu, po raz trzeci to powtarzam. Jakby ktoś zapomniał. Nikt przecież nie zapomniał. Przecież mam ogarniętych widzów. Co nie? Co ta? O, ładnie przez to błoto się przydziera. Dawaj. O, to już tutaj? No, ło, panie. Ło, 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 dobra, dobra. Easy. Pod tą góreczkę pięknie, ładnie. Dawaj! Uku, o, jakie sobie błoto zrobiłem, aż. Stop! Dobra! Tak więc tutaj sobie zakończę. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Bo ja myślę, że tak. A więc co? Na razie.